Nie opuszczę cię aż do śmierci, nie jestem, nie. Muszę to sprawdzić. Cześć, witajcie w kolejnym filmie, dziś zapraszam was na hol zakupowy. Mam dosłownie 20 minut, żeby nagrać dla was ten filmik i mam nadzieję, że mi się to dzisiaj uda, ponieważ planowałam ten filmik nagrać wczoraj, nie nagrałam, wszystkie moje plany legły w gruzach, więc dzisiaj postanowiłam przed wyjściem, bo mamy rezerwację w restauracji, ogarnąć na tyle wcześniej, żeby dla was w końcu ten filmik nagrać, bo oprócz tych zakupów, które mam tutaj z Polski, kilku rzeczy, które kupiłam zaraz po przyjeździe do Dublina, po powrocie z wakacji, też kupiłam jeszcze kilka innych rzeczy i po prostu nie chcę wam tego wszystkiego tutaj przynosić, bo bym tu stała i gadała i gadała, więc podzieliłam sobie te rzeczy na dwie tury. Dzisiaj pokażę wam część tych rzeczy, a za jakiś czas, jak coś jeszcze dokupię, to pokażę wam kolejne i wtedy będę już na prostej. To był błąd, że w Polsce nie nagrałam żadnego filmu z zakupami, ponieważ o, mam tu mojego towarzysza i widzę, że już jest zainteresowany. Siatko od Wiktorii, tylko to są moje nowe biustomosze. Nie, tutaj nie wolno, myszko, nie. W każdym razie teraz będzie część pierwsza, a za jakiś czas nagram wam część drugą. No zobaczymy, jak to wszystko poukłada. No, właśnie jest checking, co się w tych moich torbach znajduje. Dobra, zaczynamy. Pierwsza rzecz, którą zamówiłam w sierpniu, to nowe okulary marki Dita. To już jest moja druga para. Pierwsze okulary zamówiłam ponad rok temu i powiem wam, że jestem z nich bardzo zadowolona. Bardzo często mnie pytacie, skąd są okulary, więc wam w komentarzach odpowiadam w większości na Insta. W tamtym roku zamawiałam je i odbierałam w sklepie Sun Lux w Galerii Rzeszów. A w tym roku doszło do wniosku, że zamówię sobie bezpośrednio do domu. Pudełeczko bardzo masywne, porządne, w środku etui, takie samo jak w okularach, które kupiłam w tamtym roku. I w środku są okulary czarno-złote, kocie, wyglądają przepięknie. I w porównaniu do tych okularów pierwszych, które zamówiłam w tamtym roku, te są dużo lżejsze. Lżejsze niż tamte, tamte są troszeczkę cięższe, ale to wszystko zależy od waszych preferencji. Mi się jedne i drugie podobają. Zresztą przez całe wakacje nosiłam okulary właśnie te, już końcówką wakacji, bo zamówiłam je w sierpniu, te, które pokazywałam wam w holu czerwcowym i te, które kupiłam ponad rok temu. Także miałam trzy pary okularów i na przemian sobie dobierałam do danej stylizacji. Oczywiście no, było wszystko zabezpieczone, foliki i tak dalej, no ale ja już to pominęłam, bo niestety pokazuję wam okulary, które już nosiłam. Kolejne tutaj za mną są klapki Halinki Kiepskiej. Ktoś właśnie złośliwy na Insta pisał mi, że mam klapki jak Halinka Kiepska. No może i mam, no trudno, każdy z nas ma inny gust. Nie będziemy tego teraz oceniać. Dostałam je w prezencie od mojego Dominika. Pokazywałam wam w czerwcu pierwsze klapki w kolorze białym marki Hermes, które są mega wygodne. Byłam z nich tak zadowolona przez całe wakacje, a że 12 lipca obchodziliśmy kolejną rocznicę ślubu, więc Dominik zapytał się mnie wprost, Aga, co byś chciała dostać, czy może coś sobie sama kupisz, czy po prostu chciałabyś, żebym ja ci coś przywiózł. I doszłam do wniosku, że to będzie idealna okazja, żeby sobie kupić kolejną parę w kolorze czarnym, tutaj z przodu z ćwiekami. Chciałam na początku brązowe, ale brązowe były wszędzie wyprzedane. Także wybrałam z tych, które były w sklepie, a kupowane były w Bram Tomasie w Dublinie. Także klapki odkładam już tutaj z boku. I teraz przejdziemy może do ciuchów z Reserve. W Reserve spotkałam spodnie. To są spodnie z podobnego materiału jak te, które kupiłam w H&M. I powiem wam, że mam je właśnie zresztą na sobie, bo tak jak wam powiedziałam, za chwilę wychodzimy. Dlatego jak je przymierzyłam w Reserve i one są tak milutkie od tutaj od środka, że zresztą bez dużo je kupuję, bo mam tą jedną parę, mam drugą parę od mojej siostry, ale ona jest trochę na mnie jeszcze ciasna, więc na razie w nich nie chodzę. A wiem, że z tych moich starych, już wyciłanych jestem bardzo zadowolona i bardzo często je noszę, więc zresztą do wniosku, że sobie je kupię. One się różnią od tych, które mam na sobie tym, że z boku nie mają srebrnych zameczków i są troszkę szersze w kostce, także nie są tak obcisłe jak te, które mam na sobie. Kosztowały 119,99 i moja rozmiarówka to 40. Zresztą wiecie, że ja noszę ciuchy w rozmiarze 40, także spodnie. Kolejna rzecz, którą kupiłam w Reserve, to jest zwykła biała koszulka na krótki rękaw z wycięciem, które bardzo lubię, bo wiecie, że ja nie lubię koszulek, które tak mocno przylegają do szyi. Bardzo fajna, milutka bawełna, bardzo mi się spodobała. Powiem wam, że chciałam sobie kupić jeszcze jedną, ale jak szukałam, to niestety już były wyprzedane. Kosztowała 19,99. Ja takie koszulki bardzo lubię pod swetry. Zaraz wam pokażę też sweter, który kupiłam w Reserve. Chyba wam go nie pokazywałam, tak mi się wydaje. Chyba, że już coś namieszałam i okazało się... Chyba wam tych rzeczy nie pokazywałam. Mam taką nadzieję, że...
chyba nie pokazywałam we vlogach, nie wiem, już teraz sama nie wiem. Przedostatnia rzecz z Reserve to jest sweter długi, różowy, z kieszeniami, też bardzo fajny. Wiecie, że ja nie lubię takich kujących sweterów, nie znoszę, w życiu bym takiego swetra nie kupiła i nie ubrała. Bardzo lubię ten kolor, to jest kolor takiego pudrowego różu, duże rzeczy w swojej szafie mam właśnie w takim kolorze. Zresztą taki długi sweter jest idealny właśnie teraz na jesienne, ciepłe dni. Powiem Wam, że u nas jak przyleciałam, to pogoda była taka w kratkę, wrzesień był taki sobie, ale październik jak na razie miło mnie zaskoczył, bo jest piękny, słoneczny i nie pada tak często jak we wrześniu. Także zdecydowałam się właśnie na długi, różowy sweter. Mam coś podobnego w kolorze szarym, ale kupiłam go w H&M w tamtym roku. Sweter kosztował 79,99, były w przeróżnych kolorach, było dużo ładnych swetrów, był taki jeden przepiękny czerwony, ale on właśnie miał ten dodatek taki kujący w sobie, miał przepiękny taki warkocz pleciony, zastanawiałam się nad nim, ale powiem Wam, że nie nosiłabym go, mimo tego, że mi się mega podobał, to ja bym go nie nosiła, bo po prostu on by mnie kłuł i bym się do niego zraziła po pierwszym założeniu. I ostatnia rzecz, którą kupiłam w Reserve, i tą bluzkę kupiłam wraz ze spodniami w sierpniu. Bluzka jest w kolorze pudrowego różu, czyli coś podobnego jak kolor mojego nowego swetra na długi rękaw. Bardzo fajny materiał. Ona tutaj z tyłu jest dłuższa, z przodu jest krótsza, nie jest podwinięta, taki surowy materiał. I powiem Wam, że pewno teraz patrzycie się, zastanawiacie, jaki to jest rozmiar XXL. Nie, to jest rozmiar M, ale to jest bluzka oversize, która przepięknie wygląda właśnie do spodni skóropodobnych i do tych, które mam na sobie i do tych, które Wam przed chwilą pokazałam. Ja sobie ją na pewno będę tutaj z przodu wkładać w spodnie, ona się bardzo ładnie układa, bo tak też ją mierzyłam, a dodatkowo ma przepiękny tył, który prezentuje się tak. Nie jest na tyle mocno wycięty, że musimy właśnie nosić jakiś specjalny biustonosz. To wycięcie jest na tyle delikatne, że spokojnie możemy ubrać, nie wiem, jasno-różowy albo cielisty biustonosz pod spód i nic nam tutaj nie prześwituje. Także bardzo mi się spodobała i ten kolor. Mówię, ostatnio mam fazę na punkcie koloru pudrowego różu. Zresztą pokażę Wam jeszcze teraz dwa biustonosze z H&M. Bluzka kosztowała 49,99. Od razu Wam jeszcze powiem, że nagrywam bez lamp. Nie mam lamp, nie będę tego wszystkiego rysować, bo nie mam po prostu czasu, a chcę Wam to wszystko pokazać. Będąc również na zakupach w Rzeszowie, w Berszce, kupiłam sobie tą oto hiszpankę, którą mam na sobie, która jest przepiękna. To połączenie kolorystyczne bardzo mi się podoba. Ten biały materiał, a tutaj motyw przepiękny, takich żywych kwiatów. Ona ma bardzo ładne rękawy, super się układa. W momencie, jak ją nosimy, już ruszamy rękami, ona się troszeczkę podnosi do góry, dlatego ja za każdym razem sobie ją poprawiam, bo ja lubię właśnie takie bluzeczki hiszpanki. I też właśnie noszę ją, zaraz postaram się Wam pokazać, noszę ją w ten sam sposób, jak będę nosić tą bluzkę, którą Wam przed chwilą pokazywałam, czyli sobie po prostu tutaj przód wkładam w spodnie, a z tyłu mam ją wypuszczoną. Kosztowała chyba 65 zł. Były jeszcze w trzech różnych kolorach. I powiem Wam, że żałuję, że sobie nie kupiłam jeszcze jednej, bo ta mi się bardzo podoba. Przypuszczam, że już są wyprzedane, że już ich nie dostanę, ale materiał też jest bardzo fajny. Oprócz tego, że bardzo ładnie wygląda w połączeniu z długimi spodniami, nosiłam ją również do boyfriendów i nosiłam ją w chłodniejsze dni w Polsce do shortów. Także naprawdę bluzka, którą można łączyć ze wszystkim. Oprócz tego w H&M-ie w Dębicy kupiłam sobie dwa biustonosze, które mi się bardzo spodobały. Bardzo ładnie wyglądają w połączeniu z koszulką, która nam tak lekko opada na ramię. Pierwszy jest troszeczkę ciemniejszy od drugiego, możecie zauważyć. Powiedziałabym, że ten tutaj, który trzymam w mojej lewej ręce, jest to kolor zbliżony do swetra, a ten lekko ciemniejszy, kolorem zbliżony jest bardziej do bluzki. Bardzo mi się te biustonosze spodobały, jeszcze ich nie nosiłam. Trzymałam Wam część rzeczy do hola, bo część gdzieś już tam widzieliście, pokazywałam Wam we vlogach, więc tych rzeczy nie przynosiłam. Bardzo ładnie trzyma piersi i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tych dwóch biustonoszy, chociaż nadal jestem ogromną falką biustonoszy z Victoria's Secret i też Wam pokażę te biustonosze, które kupiłam ostatnio, ale te mi się właśnie bardzo spodobały do bluz albo do koszulek właśnie, które opadają na jedno ramię. Biustonosze kosztowały 59,90 ten i poczekajcie, zniknę na chwilę, bo Wam nie powiedziałam ceny. I ten, który jest w kolorze ciemniejszym, też 59,90, także dwa biustonosze. I jeżeli chodzi o zakupy z Polski, to by było tyle. I teraz pokażę Wam kilka rzeczy, które kupiłam właśnie po powrocie do Dublina.
Pierwsza rzecz to przepiękny sweter w cudownym żółtym kolorze, który bardzo ładnie wygląda z granatowymi jeansami, z czarnymi spodniami, nawet właśnie z tymi, które mam teraz na sobie. Na początku, jak go zobaczyłam na wystawie, bardzo mi się spodobał, ale podeszłam bliżej, zobaczyłam, myślałam, o nie, to nie jest sweter dla mnie, bo on będzie cool, ale weszłam do sklepu, na tyle mi się spodobał, że myślę sobie, wejdę do sklepu, dotknę, sprawdzę. I wtedy jeszcze chyba kupowaliśmy Weronice Ramoneskę i to dlatego, tak, bo wchodziłam z Ramoneską i minęłam te swetry w sklepie i dlatego podeszłam i zaczęłam go dotykać, czy jest milutki, czy nie jest milutki. Gdybym nie przechodziła koło nich, to przypuszczam, że nawet bym nie zwróciła uwagi. Nie kuje, jest bardzo miły, taki gruby splot, też właśnie tego typu jak bluzeczka, czyli układa się bardzo ładnie na ramionach. Spodobał mi się właśnie z myślą o czarnych spodniach i nie jest to sweter, który jest jakoś mega gruby. Zobaczcie, ma takie duże dziury. Przepiękny jest. Były jeszcze... Na pewno był jeszcze jeden kolor. Czarne i chyba biało-różowo-czarne paseczki, ale mi ten żółty się najbardziej spodobał, dlatego sobie go kupiłam. Ten sweter kosztował 47 euro. Ja mam w rozmiarze 10, czyli 38 i od razu Wam powiem, że jeżeli Wam się spodoba i będziecie sobie chciały zamówić online albo kupić w sklepie, to sobie przymieście, bo ja wzięłam rozmiar 12, to jest rozmiar, który ja noszę i 12 była na mnie za duża, dlatego przymierzyłam od razu 10 i 10 jest ok. Także warto te swetry w sklepie przymierzyć, bo potem będziecie musiały wrócić i wymienić. Teraz lecimy z torbą Super Dry i kupiłam sobie jedną rzecz. Wiecie, jesień to już tylko swetry rządzą i długie spodnie. W Super Dry kupiłam sobie sweter, który mi się bardzo spodobał. To jest niciak. On ma długie rękawy, tutaj ma taki przepiękny i na rękawach, na jednym i na drugim i tutaj właśnie z przodu warkocz i te rękawy tutaj u góry w ramionach są wycięte, powiem Wam, że wygląda przepięknie i on jest coś podobnego właśnie jak bluzka z Reserve, z tyłu dłuższy, z przodu krótszy, bardzo ładnie wygląda do czarnych tych spodni, które mam na sobie i bardzo ładnie wygląda do leggingsów. Bardzo mi się spodobał i na pewno będę go nosić, bo ja takie swetry bardzo lubię. No i kolor. Kolor jest przepiękny. Mówię Wam, miałam ostatnią fazę na jasno-różowy kolor. I kosztował 59,99. Zanim przejdziemy do torby z Victoria's Secret, to pokażę Wam moje zamówienie ze strony YSL. Stoję przed Wami 5 minut i główkuję. Jak się nazywa program? No jak ten program się nazywał? Naprowadziła go na pewno Pani Iza, ale jak się nazywał? W końcu doszłam do wniosku, że nie, nic nie wymyślę. A jak wymyślę coś, to przekręcę, więc poszłam po telefon i program nazywa się Nie opuszczę Cię aż do ślubu. Na pewno Wy go kojarzycie. Większość przypuszczam, że tak. W każdym razie, będąc w Polsce, moja siostra z Weroniką oglądały ten program. Na pewno przepiękną panią Izabel, większość z Was kojarzy, jak nie z Insta, to właśnie z telewizji. I ona miała w jednym z odcinków ubraną spódniczkę ciemną, bardzo fajne, takie wiązane płaskie buty i koszulkę, którą ja właśnie zamówiłam, bo mi się na niej bardzo spodobała. Na stronie dostępne są dwa modele. Możecie sobie wybrać koszulkę w rozmiarze oversize, albo możecie sobie wybrać w rozmiarze takim, jak nosicie, albo większym. To już wszystko zależy od Was. Ja wybrałam sobie w rozmiarze oversize i koszulka przepięknie zapakowana przyszła do mnie. Tutaj mamy oczywiście rachunek. O, spadło wszystko na ziemię, no nieważne. W każdym razie zapakowana w czarny papier, tutaj przyklejona była czarna naklejka i w środku jest koszulka. Koszulka wygląda tak, jest biała. Napis wygląda jakby był napisany takim wypisanym markerem, który już miejscami nie pisze na czarno, tylko na szaro. Rękawki można sobie podwinąć. Właśnie mi o to chodziło, żeby je właśnie w ten sposób podwijać. Bardzo mi się spodobała, słuchajcie, z myślą właśnie o albo spódnicach, albo spodniach, bo tak naprawdę można ją łączyć ze wszystkim. Kosztowała na stronie 350 euro. Wiem, mogłam sobie pójść do Bram Tomasa, jak przylecę i zamówi, bo zamawiałam jeszcze jak byłam w Polsce. W tym samym dniu, co u niej ją zobaczyłam, tak mi się spodobała, że sobie ją zamówiłam, ale doszłam do wniosku, że jak będzie dostępna na stronie, to sobie zamówię na stronie, przecież zawsze mogę zwrócić. Zresztą tak samo, nie wiem czy wiecie, ale można już zamawiać do Irlandii na stronie Louis Vuitton. Także jeżeli coś Was interesuje, to możecie sobie zamówić, jeżeli to jest dostępne oczywiście w sklepie i macie 30 dni na zwrot. Także bardzo fajna opcja, która dawniej była niedostępna. Także koszulkę odkładam. I słuchajcie, ostatnia już torba, no trochę przegięłam, bo już jest pół do 10 minut, dłużej nagrywam, no ale dobra, nieważne.
Mam nadzieję, że rezerwacja nie przepadnie. Po prostu się spóźniła, że mamy nie blisko, to mogę sobie trochę tutaj ponaciągać czas. Dobra, więc tak, Victoria's Secret kupiła mgiełkę, której tutaj już nie ma, ponieważ mgiełka wywędrowała już z prezentem, czyli nie ma nawet w Irlandii. I wybrałam sobie balsam do ciała i powiem Wam, że zapach jest przepiękny, tylko zastanawiam się, czy ten balsam nie będzie miał takiej gęstej, tłustej konsystencji. No nie jestem tego pewna, no bo oczywiście wszystkie te balsamy są zabezpieczone, że nie możemy go otworzyć, a ja nie będę stała w sklepie Victoria's Secret otwierała balsam tylko po to, żeby go sprawdzić, bo no wiadomo, to jest towar, który już jest użyty. No zobaczymy, jeżeli się nie sprawdzi, to na pewno go komuś oddam, a jak się sprawdzi, to będę zadowolona. Widzę, że mają nowe opakowania, bo dawniej te balsamy były odkręcane, a teraz widzę, że można sobie tak je tutaj otworzyć i wycisnąć. Także kupiłam sobie balsam i wtedy była promocja i też założyłam tą promocję dzięki dziewczynom, które stały niedaleko mnie, bo zaczęły rozmawiać o mgiełki po 9 euro, balsamy po 9 euro i patrzę, po 9 euro, no i właśnie kupiłam mgiełkę za 9 i kupiłam balsam też za 9, a kończą mi się moje balsamy i ten spink. Nie, to nie ja, to mysz kotów jest w koszyku pod stolikiem i słuchajcie, za każdym razem jak tylko nie wiem, albo coś piszemy, albo coś kładziemy na stoliku, to ta mysz się odzywa. Także balsa, tutaj kolejna rzecz, nie, piżama już mam, szlafroczek w paseczki szaro-różowe. Mam taką samą piżamę, ten sam zestaw kolorystyczny i właśnie jak byłam ostatnio w Victorii, to doszłam do wniosku, że sobie właśnie dokupię szlafrok. Byłam na samym początku na dziale pink, ale nic mi w oczy nie wpadło, więc doszłam do wniosku, że sobie właśnie kupię szlafroczek, a ja takie szlafroki bardzo lubię. Mam dwa moje ulubione z H&M, więc ten na pewno też się sprawdzi. On ma szary paseczek, materiał to jest, o, powiem Wam, że to jest różnica dotykając szlafrok z H&M, dotykając szlafrok z Victoria's Secret. Ja mam w rozmiarze ML i kosztował 59 euro, także teraz już mam komplet z piżamą. Dwa biustonosze, oczywiście tak, papierki i jeszcze raz papierki, które uwielbiają moje koty i ja je składam, wiem, składa papierki dla kotów. W każdym razie wybrałam sobie biustonosze, to jest coś podobny model jak te, które kupowałam dwa miesiące temu, 3 miesiące temu, 4 miesiące temu, już Wam je pokazywałam w holu zakupowym, z tym, że różnica jest taka, że ten ma cielisty, inne szelki, ma takie szelki standardowe, a ten tutaj ma takie grube szelki z napisem Victoria's Secret, bo te, które kupowałam wcześniej, to tutaj przód jest taki sam, miseczki są takie same, tylko szelki są podwójne, cienkie, rewelacyjne są te biustonosze, one nie mają stalek, jeden i drugi, powiem Wam, że mam już trzy, bo mam jasno-różowy, mam bordowy i mam brązowy i słuchajcie, śmigałam w nich całe wakacje, czy nie, że nie prałam, nie, no prałam, wiadomo, to jest chyba oczywiste dla każdego, ale słuchajcie, prałam, suszyłam i tylko przemieniałam. Jak jeden wędrował do prania, to tak dostosowałam swoją garderobę, żeby połączyć go na przykład z brązowym albo z bordowym, czy z jasnym. Rewelacyjne, polecam Wam te biustonosze, bo są superowe. A jak jeszcze nie lubicie biustonosze ze stalkami, ja nie cierpię, mimo tego, że nawet dzisiaj mam biustonosze, to jest Victoria's Secret, cielisty, ten, który kupiłam z myślą o wakacjach właśnie do bluzek tego typu Hiszpanek, żeby tutaj nie mieć szelek. On ma stalki, czuję się w nim komfortowo, nie powiem, że nie, ale jednak no czuję te stalki tutaj pod piersiami, a te nie mają, trzymają piersi rewelacyjnie i są boskie, a materiał... Polecam, zwróćcie uwagę, jak będziecie Victoria's Secret, nie będę się tutaj rozpuszczać przy biustonoszach. Biustonosze kosztowały 35 euro, ten właśnie koralowy. On ma takie właśnie fajne, grube ramionczka. Będzie ładnie też trzymał piersi. I kupiłam sobie jeszcze cielisty do właśnie białych koszulek, bo mam ten, który kupiłam, pokazywałam Wam go chyba w czerwcu, tak, przed wyjazdem kupiłam, tylko on nie ma szereg, to jest zupełnie inny biustonosz, zupełnie inna miseczka niż ten, który Wam teraz pokazuję, a ten właśnie będę miała do białych i jasnych koszulek i kosztował chyba też 35 euro, ale nie wiem, czy to nie były już ostatnie sztuki, ponieważ on nie był wystawiony na tych wszystkich wieszakach Victoria's Secret, tylko ja, szukając innego biustonosza, znalazłam właśnie ten jako jedyny w szufladzie, więc możliwe, że to już były ostatnie sztuki, jeżeli chodzi o ten cielisty. I doszłam do wniosku, że właśnie ten biustonosz mi się na pewno przyda. Tyle, to wszystko. Spóźniona 13 minut, ale jak na mnie nie krzyczą, mnie nie wołają, to jest dobrze. Jeszcze się pojawię z holem, bo jeszcze kilka rzeczy i kupiłam, i jedną rzecz zamówiłam online po raz pierwszy w życiu, ale jestem z niej bardzo zadowolona i nie muszę zwracać, więc to jest najważniejsze,
ale to za jakiś czas, jak coś jeszcze gdzieś tam mi się spodoba, coś dokupię, to wszystko połączę i się pojawię. Do zobaczenia, trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę, albo wieczoru, bo nie wiem o której godzinie ten filmik oglądacie. Buziaki, pa!